Ponad 140 wolontariuszy weźmie udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Cieszynie. Będzie ich można spotkać w różnych miejscach. Datki w tym roku trafią do takich oto puszek. Puszeczka moim zdaniem zawsze jest piękna, w tym roku również. Będzie taka właśnie związana z medycyną zabiegową dla dzieci, z żaglami. Będą również plakaty, identyfikatory, to już będzie wszystko w styczniu. Choć do finału jeszcze trochę czasu zostało, to praca w cieszyńskim sztabie w RE. Ale tak naprawdę przygotowania rozpoczęły się już dużo wcześniej. Przygotowania tak naprawdę trwają już od września, natomiast w tej chwili już doszliśmy do takiej dosyć zaawansowanej fazy, gdzie już układamy program i dogrywamy wszystko na styczeń. W większości nam wydaje się, że finał WOŚP to jest po prostu bezpłatna impreza, na którą przychodzimy, zbieramy, natomiast żeby była atrakcyjna, potrzebujemy te atrakcje zapewnić i to tylko i wyłącznie dzięki sponsorom jest możliwe. Jeszcze na ten moment jak najbardziej szukamy sponsorów na produkty, z których przygotujemy bardzo słynną w Cieszynie grochówkę i bigos. Szukamy również sponsorów związanych z naszą sceną. Szukaliśmy i dogrywamy też tutaj już kwestie koszulek dla wolontariuszy. Szukamy restauracji, które będą chętne do poczęstowania posiłkami naszych wolontariuszy. Kilka się już zgłosiło, za co bardzo dziękujemy, natomiast nadal szukamy. Ogólnie wsparcie finansowe bądź wsparcie osób w inny sposób jest jak najbardziej dla nas cały czas potrzebne. Cieszyński sztab finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy można wesprzeć już teraz. Na naszym fanpage'u 28 finału cieszyńskiego WOŚP jest informacja na ten temat, jest pismo, ponieważ jest założone specjalne konto, na które można wpłacić pieniążki na stowarzyszenie, które jakby firmuje tutaj cały finał WOŚP. Jest to Stowarzyszenie Innowacja z Zebrzydowic. I tam jest konto, na które można wpłacić po prostu z dopiskiem w darowizna WOŚP, z którego później wszystkie rzeczy kupujemy oczywiście na fakturę i z tego fundacja się rozlicza. Powoli cieszyński sztab zdradza, co będzie się działo podczas finału, a jak zapewniają, atrakcji nie zabraknie. W tym roku współpracujemy z miastem Cieszyn, z powiatem cieszyńskim, z zamkiem Cieszyn i w wszystkich tych miejscach będą się odbywały rzeczy. Będzie bardzo wiele atrakcji na cieszyńskim rynku. Będą koncerty, których nie było w poprzednich latach. Będzie się działo również wiele rzeczy na zamku. Możemy zdradzić, że będzie mini gra miejska. Będą również koncerty dzień wcześniej w sobotę. Będą turnieje siatkówki, turnieje tenisa. Będzie olbrzymia, naprawdę olbrzymia strefa dziecka w Domu Narodowym dla wszystkich dzieci, żeby nie marzły na zewnątrz, także naprawdę zapraszamy. A i co najważniejsze, nasze słynne morsy również w tym roku będą. Finał już 12 stycznia. Wprawdzie puszkę mam dzisiaj dosyć małą, ale program Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest naprawdę gigantyczny. Musicie to zobaczyć, musicie być 12 stycznia razem z nami. Przygotowaliśmy wiele atrakcji. Pokażcie, że wspieracie Wielką Orkiestrę, pokażcie, że gracie razem z nami bez focha, bez podziałów dla dzieci. Do końca świata i o jeden dzień dłużej. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik-Telesz.